Witam serdecznie Państwa, co się dzieje ze złotem? Czy warto dalej kupić złoto? Dolar spada bardzo mocno do polskiego złotego. Czy znowu dokonała się zasada, w której gdy polska złotówka traci zyskuje znaczy się na wartości do polskiego dolara, a dolar traci do złotówki za chwilę złoto także. Będzie drożało do dolara. Jest ostatnio taki pattern, znaczy, ostatnio właściwie hmm, powiem Państwu tak. Generalnie istnieje taki pattern, że gdy złotówka umacnia się do dolara, czyli dolar tanieje, to złoto zaczyna drożeć. To złoto zaczyna drożeć po jakimś czasie. Zazwyczaj jest to około tygodnia, około tygodnia, trzech dni, dwóch dni, gdy dolar tanieje do złotówki to zaczyna także tanieć do złota i wtedy złoto drożeje, więcej można dolarów dostać. Oczywiście to nie jest zawsze prawdą, to nie jest zawsze prawdą, ale stwierdziłem, że przeprowadzę sobie takie badanie, odkąd nagrywam na YouTube. Wiadomo, że kanał jest od 8 lat, ale na YouTube dopiero namiętnie nagrywam do państwa, dla Państwa od września. Dlatego, szanowni Państwo, zapraszam do subskrybowania kanału na YouTube, bo setki tysięcy ludzi e, mnie czytało, e, ale dalej bardzo mało subskrybuje. Wystarczy dzisiaj tylko 950 subskrypcji do 5000 50, do i będzie wspaniale. Będę wdzięczny Państwa. To nic nie kosztuje, to tylko sekunda. A gdyby co druga osoba z tego filmu kliknęła w subskrypcję, to będzie dzisiaj 5000 subskrypcji. Z góry dziękuję Państwu. A co do paternu złota. E, od września e, prowadzę te zapiski i we, w, bodajże w większości, przypadków, e, w większości przypadków, bo są takie mniejsze ruchy, prawda? Ale w tych większych ruchach, w większości przypadków dzieje się tak, że gdy dolar amerykański e, do złotówki e, tanieje, to także tanieje do złota. Więc gdy dolar amerykański traci na wartości, to złotówka zyskuje. I złoto za kilka dni zyskuje. Nie jest tak, że najpierw raczej złoto zyskuje, a potem złotówka zyskuje. Nie. Z umocnienie złotówki do dolara, czyli osłabienie się dolara do złotówki, jest oznaką, że zaraz będzie złoto drogie. Znaczy drogie, że podrożeje o te. W, generalnie od września to jest taki pattern że wtedy złoto drożeje o 10, 20, 30, a nawet 40 dolarów za uncję. No są te ruchy. Ja przez to nie będę teraz szedł, ale tak, szanowni państwo, to, to wygląda, że tak po prostu się dzieje w danym momencie i jest to niepowtarzalne. Nie ale co się stało w ostatnim czasie ze złotem? No. Oczywiście dolar amerykański osłab i złoto podrożało, złotówka się umocniła. To będziemy mogli sprawdzić na knowhowinsider.com. Tutaj są stopy, wykresy giełda. Można kliknąć cokolwiek, tutaj mamy wykresy, proszę zobaczyć, prawda? I wystarczy kliknąć sobie gold i wyskoczy nam złoto. Gold, bo jak wiemy, gold to złoto, i proszę zobaczyć. Mamy złoto, wykres może dzienny. Złoto drożeje 2016 dolarów za uncję. A na hotpoland.pl też można sobie sprawdzać wykresy mobilne i, 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 i duże na ekrany. Proszę zobaczyć: dolar amerykański do złotówki taniej. Prawda, czyli złotówka się umacnia, proszę zobaczyć, 4,14, 4,12, 4,13 w kantorach za 100 dolarów już płacą co niektórych 399 dolarów, już nie dostaniemy 500 złotych, przepraszam, 399 złotych już nie dostaniemy za 100 dolarów, 500 złotych nie dostaniemy 450 złotych, a dostaniemy tylko 399 złotych za 100 dolarów. Jednak to jest dalej bardzo dużo. Szanowni Państwo, 100 dolarów to jest e, za 399 złotych 100 dolarów. 399 złotych za 100 dolarów to jest bardzo dużo. To jest bardzo dużo. Dzisiaj, dzisiaj dolar dalej jest ultra, ultra drogi. Jest bardzo drogi. Obecnie dolar dalej się znajduje na, w najwyższych poziomach e, w swojej historii. To fakt, że dolar do niedawna był na bardzo wysokiej pozycji, bo od kwietnia... E, właściwie tutaj widzimy od maja, od maja tamtego roku do e, grudnia tamtego roku dolar amerykański znajdował się powyżej 450, ale we wrześniu wzrósł do 5, i ludzie, tak sobie myślą teraz A 413 za dolara 399 dają w kantorze mało, mało, mało im mało ludziom. E, no. Szanowni Państwo, dzisiaj dolar, jak widzimy na wykresie, jest prawie na najwyższym yy, poziomie w historii. Na najwyższym poziomie w historii. Co to oznacza? Że dla złotówki, yy, przy dobrej pogodzie politycznej, nie niszczeniu wartości złotego, niedrukowania, drukowania, nie rozdawania. Yy, yy. Zmniejszenia depopulacji polski, przy, znaczy zmniejszenia m, przyspieszenia depopulacji polski, e, zwolnienia, przyspies, zwolnienia przyspieszonego i depopulacji polski, no to ta złotówka powinna się umocnić, prawda? Chyba, że będziemy drukować i tak dalej, będziemy niszczyć, prawda? Będziemy rozwadniać złotego. To jest um, wtedy inna sytuacja, ale jak widzimy, w danym momencie dolar amerykański jest na najwyższym poziomie w historii. Dalej prawie, że w historii, prawda? Bo tutaj ten poziom, te stożki, one są po prostu wypadkami przy pracy i zwyczajnie wtedy dolar traci. W takim przypadku w 2000, tam w 2000 roku, w 2002, 2003, 2004, prawda? Dolar amerykański z 4,70 spadł do 2 zł. I teraz jest pytanie. Jak się zachowa rząd polski, czy umocnimy czy geopolityka pozwoli, czy szanowni państwo, umocnimy, umocnimy dolara amerykańskiego, znaczy, się, czy umocnimy złotówkę znowu do 2 złotych, 3 zł, czy może 3,50 zł, czy dolar amerykański wróci do mniej więcej swojej normalnej wartości z roku na przykład 2006, 2007, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, wtedy gdy dolar amerykański oscylował w granicach 3 zł za dolara. Dzisiaj to oznaczałoby, że jeżeli dolar amerykański wraca do swojej takiej normalnej wartości, to będzie oznaczało, że za 100 dolarów będą w kantorach płacić nie 399 zł, a 299 złotych. Szanowni Państwo, trzeba zrozumieć, że jest w danym momencie, w danym momencie e, nie mamy z niczym innym do czynienia, jak z gorączką złota. W Stanach Zjednoczonych najwięksi guru różnego rodzaju, konserwatyści i innego rodzaju guru, ekonomiści, e, już nawet nie namawiają do złota, a to złoto sprzedają po prostu. Po prostu, złoto, po prostu złoto sprzedają. Przepraszam, wezmę łyczkę kawy. Po prostu, po prostu to złoto sprzedają. Tak inwestują, że nawet zaczynają je sprzedawać, no bo widzą, jak po prostu złoto jest mm, kupowane masowo. E, tak się czasem zastanawiam, czy przypadkiem ja sam nie powinienem sprzedawać złota. Czasem się zastanawiam, czy, czy po prostu, bo idziemy w okres prawdopodobnie upadku detronizacji dolara amerykańskiego, prawda? Bo ja osobiście, na przykład, gdybym miał, Szanowni Państwo, mieć 100 tysięcy dolarów, to zamiast w dolarach, wolałbym, gdyby to były pieniądze na przyszłość. O stokroć wolałbym trzymać te pieniądze w złocie. Oczywiście, gdybym musiał te 100 tysięcy dolarów trzymać na przyszłość, to nie trzymałbym tylko w złocie, a w różnych aktywach. No, ale gdybym już musiał wybierać pomiędzy jednym a drugim, to już wolałbym w złocie aniżeli w dolarach. Jest to oczywiste na przyszłość, oczywiście, prawda. Tak, się zastanawiam, czy po prostu nie wejść w złoty biznes, w srebrny biznes, ale to jest już druga sprawa. Jeżeli mnie tutaj słuchają jacyś państwo, jacyś przedsiębiorcy ze złotego biznesu, śmiało można się skomunikować. Szanowni państwo, ale powracając. Powracając do tego do samego tematu, czy warto kupić złoto, co się dzieje z złotą i czy złoto będzie drożeć, tak jak widzimy, tak jak widzimy, no, sytuacja jest prawie że lustrzana, na podstawie dolara amerykańskiego widzimy, że jeżeli ten pattern się utrzyma, gdy dolar tanieje to złoto drożeje jest to oczywiste bo jeżeli dolar szanowni państwo potanieje na przykład jest taki patent że jeżeli dolar proszę zobaczyć jeżeli dolar jeżeli dolar drożeje jeżeli dolar drożeje proszę zobaczyć tutaj był wrzesień listopad tak we wrześniu w listopadzie złoto kosztowało mniej więcej 1625 dolarów za uncję. Dlaczego? No dlatego, że dolar był drogi, dlatego za złoto dawali znacznie mniej dolarów. Proszę zobaczyć. A we wrześniu dolar kosztował ile? Dolar kosztował 5 złotych, prawda? Był bardzo drogi. Był bardzo drogi dolar, a to oznaczało, że złoto było bardzo tanie w dolarach. No ale to złoto podrożało. Szanowni Państwo, o 30% do dzisiaj, mniej więcej, prawda? Mniej więcej, tak? Ale także i dolar spadł znacząco, prawda? Znacząco tam spadł 20-25, w zależności do jakiej waluty, prawda? I jeżeli ten pattern się utrzyma, on się zazwyczaj utrzymuje mniej więcej pi razy drzwi, no to jeżeli złoto, przepraszam, jeżeli dolar amerykański. Dzisiaj jest na swoich szczytach, czyli jest najdroższy w historii, plus do tego jest bardzo nisko oprocentowany, no bo mimo to, iż bo z, zaraz można powiedzieć, no tak, ale dolar tak nie spadnie, no szanowni państwo, dolar amerykański jest fakt faktem oprocentowany bardzo wysoko, tam 5% bodajże, eee, inflacje mają 5%, czyli... Nie, do, nie zarabiamy nic na dolarze, a prawdziwa inflacja to pewnie jest 10 albo 12 albo 15 w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych kłamią, bo też basket inflacyjny, koszyk inflacyjny też wymyślają, prawda? Wy, wy, wymyślają też w Stanach Zjednoczonych, uwagają jeden przez drugiego. Ich politycy to są chyba jeszcze bardziej zakłamani politycy niż nasi, chociaż nie wiem, samo kłamią, ugają, prawda? To jest oczywiste, to jest oczywista oczywistość, prawda? Generalnie politycy mają to do siebie, że kłamią. No, polityk jak nie kłamie, no to chyba by nie mógł być politykiem, prawda? Bo ludziom trzeba kłamstwa sprzedawać, bo ludzie nie lubią po prostu niestety prawdy. I to jest przykre, ale podążając właśnie, dolar amerykański dzisiaj 4.14, 4.14, szanowni państwo, i czy może być tańszy? Dlaczego ktoś ma w ogóle trzymać dolara, a jeżeli ktoś nie będzie chciał trzymać dolara, no to ten dolar będzie taniał? Dlaczego w ogóle mielibyśmy trzymać dolara amerykańskiego, jeżeli dolar amerykański jest najdroższy w historii i już nie jest w stanie podwyższyć swojego oprocentowania? Co to będzie oznaczało? Że jeżeli dolar amerykański dzisiaj inflacja oczywiście spada w Stanach, teoretycznie ta taka oficjalna, prawda? Ale to jest dalej 5%. I dolar amerykański traci mimo najwyższego oprocentowania dolara amerykańskiego od lat. 5%, prawda? To znaczy, że będzie taniał dalej prawdopodobnie. Prawdopodobnie będzie taniał dalej, chyba, że podwyższą. Oprocentowania, ale wtedy schodzą, schodzą gospodarkę. Jedno jest pewne: bardzo niebezpiecznym jest kupować dolary dzisiaj, ze względu na to, że dolar dalej jest najdroższy w historii. A nie kupuje się drogo, tylko się kupuje tanio. Sprzedaje się drogo, szanowni państwo. Kupuje się tanio, sprzedaje się drogo. Kupuje się tanie, sprzedaje się drogo. Oczywiście ja nikogo nie namawiam do kupowania, sprzedawania dolarów, złota, czego innego. To jest wideo edukacyjno-informacyjne. Oczywiście i każdy bierze e, e, swoje decyzje na własne, każdy podejmuje swoje decyzje na własne ryzyko ja za to nie odpowiadam. Szanowni państwo, ale co się stanie? Co się stanie jeżeli dolar amerykański wróci na przykład do poziomu e, z 2018 roku? No proszę zobaczyć, z 2018 roku to ,60, tak? do 360, tak? Dolar osłabnie o tam 15%. No to mniej więcej złoto podrożeje 15%, prawda? Teoretycznie, jeżeli inne warunki też pomogą, bo to, to sama złotówka może się zawalić, prawda? Bo też trzeba wziąć kwestię tego, czy po prostu złotówka będzie taka słaba, czy też po prostu dolar będzie tracił na wartości, bo inne waluty mogą nabierać, złoto będzie drożeć, ale złotówka wcale nie musi tanieć, drożeć. Ze względu na to, że na przykład będzie niszczona, bo na przykład setki miliardów złotych będzie rozdawane bankom, deweloperom, prawda, zagranicznym korporacjom, prawda, Polacy będą uciekać z Polski, tak, bo Kaczyński uważa, że Polacy powinni swoją piersią bronić Oszą, Biedronki, Lerą Merle, orange, prawda, wszystkich spółek skarbu państwa, w których siedzą jego politycy i tak dalej, więc w Polsce będzie depopulacja. Prawda oczywiście, bo nikt głupi nie będzie e, bronił biedronki, prawda? Lidla e, albo spółek skarbu e, państwa i tak dalej. Przecież to chyba by był obłęd, prawda? Z jednej strony mamy czerwone państwo, z drugiej mamy zagraniczne korporacje. No to nikt nie będzie przecież, to, 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 to no, no nie jest nasze, szanowni państwo, to nie jest nasze, zresztą widzimy po poczynaniach Orlenu, który zamiast zainwestować w polskie startupy, zainwestował, szanowni państwo, w zagraniczne, kupił zagraniczne gazetki, tam bodajże od Niemców, jeżeli się nie mylę, przepraszam was, były kakawy. I tak to właśnie jest, ale... Biorąc pod uwagę, że złotówka się będzie. dolar będzie się osłabiał, złotówka będzie się umacniać i tak samo mniej więcej do innych walut, no to złoto w dolarach, jeżeli złotówka się umocni do, o złotówkę jeszcze, do dolara, no to będzie 25%, no to 25% do złota, no to ile złoto będzie kosztowało? 2,500 dolarów ale jeżeli dołożymy do tego fakt, iż na świecie jest gorączka złota, choć ruskie złoto próbuje się zatrzymać, ale to nie tylko w Rosji się wykopuje złoto, no to złoto do 2,5 tysiąca dolarów może dojść bez żadnego problemu. Bez żadnego problemu. Rzecz jest w tym, rzecz jest w tym, szanowni państwo, że już w danym momencie, proszę zobaczyć, Polska złotówka już powinna się umocnić do 3,50. To polska złotówka się, szanowni państwo, nie umocniła. Proszę zobaczyć, tu jest korona czeska. Proszę zobaczyć, korona czeska, tu, tu jest do złotówki. Proszę zobaczyć, jak polska złotówka straciła do korony czeskiej. Proszę zobaczyć. Tak. Polska złotówka, odkąd rządzi Kaczyński, Morawiecki i Duda, Polska złotówka do korony czeskiej straciła z 14,5 korony za złotóweczkę do 20 koron za złotóweczkę, prawie, prawda? Czyli żeśmy zniszczyli swoją wartość złotówki do czeskiej waluty o 33%. I jedna trzecia gospodarki poszła się dyndać. Tak? W wyrażeniu złotówkowym, chociażby jeżeli chodzi o siłę, ta złotówki. Szanowni Państwo, z drugiej strony jest jeszcze gorzej, proszę zobaczyć, USD czeka. tak, I to jest wykres yy, korony do dolara amerykańskiego. Proszę zobaczyć, szanowni państwo, dolary USD-czeka. Za jednego, szanowni państwo, do, za jednego dolara dostaniemy tylko 21 koron. Tylko 21 koron. Proszę sobie wyobrazić, za polską złotówkę. Proszę zobaczyć, za polską złotówkę dostaniemy 5 koron, prawda? Ale o co chodzi, jeżeli chodzi o do, dolara amerykańskiego? Popatrzmy na wykres. Wykres dolara amerykańskiego i korony czeskiej jest w ogóle inny. Proszę zobaczyć. Tu był 13, 14 rok, korona czeska się osłabiła tak, do dolara, ale zaraz się umocniła z powrotem. Korona czeska się osłabiła, zaraz się osłabiło, umocniła. No, idealne miejsce do zarabiania pieniędzy po prostu. Korona czeska się osłabiła. Korona czeska się umocniła. I teraz gdzie jest korona czeska? Szanowni Państwo, korona czeska jest na poziomie z 2014 roku, 1 sierpnia. Gdyby polska złotówka miała się umocnić do takiego samego poziomu jak korona czeska, licząc czasem, no to szanowni Państwo, już to mówiłem, powiem to jeszcze raz dla tych, którzy nie wiedzą. Proszę zobaczyć: USD.pln jeżeli byśmy mieli umocnić polskiego złotego do dolara amerykańskiego z 1 sierpnia z pierwszej z pierwszego sierpnia tu, tu był pierwszy sierpnia, szanowni państwo tu to był 1 sierpnia proszę to tu, tu, tu jest sierpień tak to jest lipiec sierpień tak to tutaj to złotówka, gdyby miała się umocnić, to złotówka powinna spaść sobie o tutaj. Proszę zobaczyć. Jeszcze raz sprawdzę. Sierpień, 3 lipiec, 3.18. Szanowni Państwo, 3, 3.13. 3, 3.13. 3.15. To złotówka powinna się umocnić, gdyby polska złotówka miała siłę korony czeskiej. To dzisiaj dolar amerykański już by kosztował 3,15. Czyli każdy, kto trzyma pieniądze w dolarach amerykańskich, musi być świadomy tego, co się dzieje w Czechach. Tylko, że w Czechach nie mają rządu Morawieckiego, Kaczyńskiego i dudy, który wszystko podpisuje i niszczy wartość waluty. Oni raz tam umacniają, raz osłabiają, prawda? Więc yy, widzimy, szanowni Państwo, że no generalnie. Istnieje tak wielkie prawdopodobieństwo, że złotówka się powinna umocnić do 3, 20, 3 30 340 Prawda? Że to już mogłoby się stać. Że to już mogłoby się stać. Yy, teraz zrozumiałem, że będę liczył pattern korony czeskiej do polskiej złotówki. Bo może jest tak, że najpierw się umocnia korona czeska, potem polska złotówka i potem złoto. Yy, 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 yy. Nie oglądałem tego paternu, ale będę. E, z, zobaczę, jakie są zależności korony czeskiej, czy najpierw kapitał przypadkiem nie idzie w Czechy i dopiero potem złotówka. Prawda? Czy najpierw się korona czeska mocno nie umacnia. Ale problem jest w tym, że polska złotówka po prostu mocniej się osłabiła, aniżeli korona czeska ze względu na to, że Morawie, rząd Morawieckiego rozdawał zagranicznym korporacjom bardzo dużo pieniędzy, prawda? A teraz będzie rozdawał następne pieniądze tym korporacjom. Więc w normalnych warunkach. W normalnych warunkach można by było oczekiwać, tak jak w Czechach, że polska złotówka zaraz będzie kosztowała 3,50 za dolara, 3,30 za dolara. No a gdyby miała się umocnić do sierpnia 2014 roku, jak korona czeska, no to 3,15, no to w katorach za 100 dolarów by płacili 299 złotych. 299 złotych. a jeżeli tak się umocni, no to złoto mogłoby kosztować nawet i 3000 dolarów za uncję, prawda? Nawet 3000 dolarów za uncję. A jeżeli Stany Zjednoczone obniżą oprocentowanie, no to złoto będzie jeszcze droższe. Bo co Stany Zjednoczone muszą, mają te, jaki mają teraz wybór? No mają wybór utrzymanie wysokiego oprocentowania, dzięki czemu ludzie będą chętniej trzymali dolary w dolarach. Prawda? Mają następny punkt, w którym ratując. Reputację dolara amerykańskiego, do uratowania, do uratowania reputacji dolara amerykańskiego, powtarzam jeszcze raz, Stany Zjednoczone, do uratowania reputacji dolara amerykańskiego i atrakcyjności dolara amerykańskiego, będą musiały utrzymać bardzo wysokie oprocentowanie przez bardzo długo. Czyli to by musiało być takie oprocentowanie jak dzisiaj, albo jeszcze wyższe, albo jeszcze wyższe. Pamiętajmy, że oni mają inflację dalej 5%, prawda? Tylko, że oni mają target inflacyjny 2%, prawda? Pomijając to, czy powinien być target inflacyjny, czy w ogóle powinien. A dlaczego? Bo dlaczego by nie miał być target inflacyjny 0%, prawda? Żeby w ogóle 0 inflacja wynosiła, albo minus. No dlatego, że po prostu chcą drukować pieniądze, no i o to chodzi z tym targetem, prawda? Tylko, że ten target jest minimalny 2%. A u nas w Polsce mamy 15%, mieliśmy 17% inflację i wszyscy udają, że wszystko już jest dobrze, bo inflacja spadła 1,5% z 16-17% na tam 15%, prawda? A prawdziwa inflacja 25%, bo koszyk inflacyjny jest okłamany. Przepraszam, wezwały kakawy. Prawda? Ale o co chodzi? To mm, o to chodzi, że. Mi się zdaje, że mi się wydaje, że uratowanie reputacji dolara amerykańskiego mogłoby tylko nastąpić, gdyby dolar amerykański długo utrzymywał wysokie oprocentowanie. Bo wtedy wtedy ludzie będą chętnie trzymać i, i ten dolar się utrzyma mocniej, prawda? A co z tego, że generalnie schodzi się gospodarka, ale utrzymają hegemonię dolara? Bo to tak się mówi, no dolar, schodzi im się gospodarka. Tak, tylko mi się zdaje, że utrzymanie hegemonii dolara jest ważniejsze dla amerykańskiej gospodarki niż schłodzenie amerykańskiej gospodarki w środku, bo Amerykanie i tak wszystko kupują z zagranicy za wydrukowane banknoty, prawda? Za papierki, prawda? Więc jest pytanie, czy lepsze jest sobie schłodzić jeszcze bardziej gospodarkę, czy jest stracić sobie dominacyjną, yy, yy, no pierwsze miejsce walutowe na świecie? No to wiadomo, że lepiej sobie przy, przyrypać gospodarkę teoretycznie. Chyba, że mają inny plan. No, jak w 2008 roku obniżyć wartość dolara amerykańskiego do dwóch dolarów. Proszę zobaczyć tutaj, jak obniżyli wtedy, bo oni, pod, bo oni drukowali, 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 podwyższyli i następnie obniżyli dolar drastycznie spadł do 2%, do 2 dolarów. Prawda? I potem wybił, no bo po prostu ludzie rozumieją, że się kupuje tanio i się sprzedaje drogo, więc tych dolarów nakupowali, prawda? W te nieruchomości zaczęli inwestować, bo były po prostu tanie kredyty, ludzie zaczęli po prostu te kredyty brać masowo, prawda? Znowuż yy... I teraz jest tylko, że teraz jest troszeczkę sytuacja. Wtedy raczej nie groziło stanom zjednoczonym, chociaż może groziło zakulisowo, ale dzisiaj chociaż każdy ma taką percepcję, prawda? Wtedy też się mówiło, a dolar przestanie istnieć, przestanie istnieć, przestanie istnieć. Tak? Ja pamiętam w 2008 roku, prawda? I, i, i jak to działało. Dlatego też chciałbym powiedzieć wszystkim: uważajcie, kogo słuchacie, uważajcie, uważajcie z kim rozmawiacie na temat walut, uważajcie z, od kogo bierzecie rady. Bo ja zauważyłem, że w internecie jest bardzo dużo takich ludzi, słuchajcie, nie wiem, 30 lat, 32 lata, prawda, nawet 33, i to są bardzo. To są młodzi ludzie, którzy nie odpamiętają, szanowni państwo, roku 2008. To są ludzie, ja powiem tak, człowiek poniżej 35 roku życia, większość ludzi poniżej 35 roku życia. E Większość, nie mówię, że wszyscy, nie, 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 bo jest dużo, która po prostu rozumie tą historię, rozumie i nie ma klapek na oczach i nie widzi tylko, wiecie, 2-3 lata wstecz czy 10 lat wstecz, gdy tylko była dobra pogoda finansowa, prawda? Ale ludzie tak poniżej, szanowni Państwo, znaczy się, ludzie poniżej 35 roku życia, nie mówię, że wszyscy, bo ja też byłem kiedyś poniżej 35 roku życia i Przepowiedziałem, szanowni państwo, i od 10-15 lat mówiłem o godzinie 0, że no, no, nadejdzie i tak dalej, i tak dalej, prawda? Ale generalnie ludzie poniżej 30, ja oczywiście jestem powyżej 35 roku życia, ale zapewniam was, ludzie, którzy nie, nie byli w 2008 roku, oni w ogóle nawet nie, wiedzie, nie, nie, nie wiedzą, co to było i tak dalej. Uważajcie, kogo słuchacie. Uważajcie, kogo słuchacie, tak. Uważa, uważajcie, kogo słuchacie, od kogo bierzecie rady. Opętanie ludzi, którzy, opętanie ludzi, yy, dużo ludzi właśnie widzę, tak 30 lat, 32, są w miarę już dorośli ludzie, ale oni tylko znają, człowiek w wieku 30, 32, 33, 34 lat zna tylko rynek wschodzący. wschodzący, wschodzący, A umówić im jeszcze o Balcerowiczu, to już w ogóle, nawet oni nawet nie wiedzą, kto to jest Balcerowicz, znaczna część z nich, prawda? Nie wiedzą, kto to jest Balcerowicz. Szanowni Państwo, ja całe dzieciństwo wiedziałem, kto to był Balcerowicz. <ś rocking> Szanowni Państwo, ja jako dziesięciolatek wiedziałem, kto to był Balcerowicz. Ja jako dziesięciodziewięciolatek, mimo to, że. nie rozumiałem, gdy byłem mały, nie rozumiałem za bardzo, co się dzieje, prawda, ale potem przez te lata. Mówiło się, kim był Balcerowicz, prawda? Teraz będzie się mówiło, kim jest yy, Morawiecki i kim jest Glapiński, szanowni państwo. Ale jest jeszcze gorzej, bo dobra, tam jeszcze Balcerowicza można ludziom wybaczyć, że nie wiedzą, co to były czasy balcerowiczowskie, prawda? Yy, ale yy, 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 oczywiście z, yy, chciałbym powiedzieć, jeżeli chodzi o Balcerowicza, wtedy było. Bardzo prawdopodobne, że było trzeba podwyższyć oprocentowanie mocno. Druga sprawa, że po prostu wtedy się niszczyło gospodarkę poprzez wyniszczanie polskiej przedsiębiorczości, prawda? To była druga sprawa, tak? Druga sprawa była, ale to już nie będziemy w to wchodzić, prawda? Nie mówię, że tak mocno było trzeba, ale to była w ogóle inna kwestia, tak, bo wtedy yy, niszczono gospodarkę Polski, prawda? Sprzedawano firmy i one były niszczone. I specjalnie, prawda? A generalnie w świetle prawa nie można kupić firmy i je zniszczyć. Ci ludzie, którzy zniszczyli te firmy, ja nie mówię ci, którzy sprzedawali ci, ci politycy, tylko ci, którzy kupili, na przykład wzięli, kupili cukrownię i je zniszczyli, no to to jest działanie na szkody spółki, prawda? I ci ludzie normalnie powinni siedzieć w więzieniach polskich, prawda? Bodajże Niemcy chyba kupili, no to trzeba ich ściągnąć tutaj i zamknąć w więzieniach na dożywocie, prawdopodobnie, bo to była zorganizowana grupa przestępcza, mafijna, prawda? Jak kupowali te wszystkie spółki skarbu państwa i oni, nie mówię o tych, co sprzedawali, bo, bo sprzedawali w dobrej wierze, ale ci, co kupili i je zniszczyli, no to generalnie to był tak zmasowany atak i ja to nazywam zbrodnią na narodzie polskim, zbrodnią na polskiej gospodarce, bo to był zmasowany atak mafijny i tych ludzi normalnie na podstawie dzisiejszego kodeksu prawnego można by było złapać i pociągnąć, tak? Dlatego to, Balcerowicz to też jest jedna sprawa, a niszczenie całej gospodarki to jest druga sprawa. Szanowni Państwo, jednak jednak, yy, a tu nie tylko cukrownie cała ta reszta, bo były wyprzedawane za bezcen i niszczone po to, żeby konkurencja mogła wygrywać, a dzisiaj nie możesz kupić spółki na giełdzie, czy spółki gdziekolwiek i jej zniszczyć, nie możesz, bo pójdziesz do więzienia, generalnie tak jest na świecie, prawda tak, więc my tych ludzi wszystkich zagranicy, którzy nakupowali je na niś, tych wszystkich Niemców, moglibyśmy powkładać do więzienia normalnie, prawda, za zbrodnie na narodzie polskim, ale tu pomijając to, wracając do złota no naprawdę, uważajcie kogo słuchacie bo jeżeli ktoś naprawdę ma w ogóle 25 latków czy 30, to naprawdę uważajcie, ja nie mówię. Są, co niektórzy. Okej. Okay, tak, ale jak ja widzę, szanowni państwo, ten bełkot i że ja muszę na przykład z tym bełkotem, nie wiem, ja z tym bełkotem nie konkuruję, ale. Generalnie jest coś takiego wolny rynek, prawda? Więc konkuruje słowem z takimi ludźmi, prawda, konkuruje słowem z takimi ludźmi, niestety, prawda i to widzieliśmy we wrześniu, O nie dolar amerykański to już złotówka przestanie istnieć, szano, przestanie istnieć, kupujemy, no i wszyscy we wrześniu stały kolejki w katorach bandy ludzi którzy kupowali dolary, zamiast iść i sprzedawać dolary, we wrześniu się nie powinno kupować dolarów, tylko sprzedawać dolary, a banda właśnie takich chłopców po 28 po 29, po 30 lat no tam w internecie, o, trzeba kupować dolary, tak? Że to bzdura Była. Ja mówię, ludzie, co wy kupujecie? Pierwsza podstawowa zasada, pierwsza podstawowa zasada, kupujemy tanio, sprzedajemy drogo. Do, dolar był drogi, to no to powinno się sprzedawać, tak? Tak samo z nieruchomościami, tak? Nieruchomości nie kupujemy wtedy, gdy są drogie, a ostatnio były drogie, prawda? Tylko wtedy, gdy są tanie, prawda? Dlatego wielką szansą dla Polski jest to żeby rynek doszedł do normalnych wartości i on musi dojść do normalnych wartości i tutaj nic z tego nie uratuje bo po prostu Polska jest depopulacyjna, prawda? Ale wracając do szanowni państwo, wracając do dolara amerykańskiego i co zrobi Fed? Fed może zrobić to, że y, utrzyma bardzo wysokie oprocentowanie dolara amerykańskiego, utrzyma Utrzyma, ale dolar się nie będzie mocno umazał, tylko nawet będzie się jeszcze osłabiał, bo jeżeli nie utrzyma, to dolar amerykański musi się zawalić do 2 złotych, do 250, chyba że, chyba, że Morawiecki będzie się zapożyczał w dolarach i te złotówki będzie musiał, ale wtedy polska złotówka będzie się zawalać do innych walut, prawda? Eee, więc będziemy mieli bardzo zły status, prawda? Bo z jednej strony to jest dobrze dzisiaj się zapożyczyć w dolarach, bo jeżeli zapożyczymy się w dolarach na przykład na na przykład 10 miliardów dolarów, znaczy, nie mówię, żeby się zapożyczać, ale jeżeli zapoży pożyczylibyśmy dzisiaj 10 miliardów dolarów i złotówka umocniła się do 2 złotych, no to de dewaluacja byłaby takiej waluty, znaczy takiego kredytu o połowę. Po pożyczyliśmy 10 miliardów dolarów, czyli 40 miliardów złotych, dolar traci do 2 złotych, no i oddajemy tylko e 20 miliardów złotych za te 10 miliardów dolarów, prawda? Good deal, prawda? ale przy warunku umocnienia polskiego złotego. Tylko i teraz jest pytanie, co zrobią Stany Zjednoczone? Co zrobią Stany Zjednoczone? Czy Stany Zjednoczone wolą utrzymać wysokie oprocentowanie, wysokie oprocentowanie, żeby po prostu do nas się totalnie nie załamał, bo może już się nie podnieść, może stracić status. Może stracić status waluty numer jeden. Mi się wydaje, że jeżeli dolar amerykański utrzyma wysokie oprocentowanie, to mm, prawdopodobnie nie straci tego statusu. Nie ma, nie ma takiego bata, że, że wtedy straci ten status, prawda? Ale będzie musiał utrzymać oprocentowanie na 5%, a nawet może podwyższyć na 6%, może na 6,5%. Proszę sobie wyobrazić, jakby było 6,5%, no każdy by jednak chciał mieć te dolary, prawda? Czy 7%. Tym bardziej, jeżeli trochę by jeszcze spadły. Wyobraźmy sobie, że dolar troszeczkę, bo teraz jest trochę dolar za wysoki, na przykład do złotówki, ale do korony czeskiej już jest tani, tak? Ale na przykład weźmy, że złotówka jest, że inne waluty są podobne, w podobnej sytuacji do złotówka i wyobraźmy sobie, że dolar spada do 3,50. No dobra, 3,50 to już nie jest wcale taki drogi ten dolar, dosyć można by powiedzieć tani z perspektywy tych trzech lat, tak? No i wtedy dolar amerykański podwyższa na przykład do 6,5% albo do 7%. I wtedy ludzie by sobie myśleli, no tak, wezmę, wezmę milion dolarów, kupię, ja będę dostawać 7% w skali roku. Czyli 70 tysięcy na przykład, prawda? Dolarów w skali roku za milion. No to w, 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 prosta kasa. I zaufanie do takiej waluty będzie mega. Oczywiście będą mieli problem początkowo w gospodarce, bardzo mocny, ale dalej będą mieli tą swoją walutę, szanowni państwo, na świecie. Mi się wydaje, że dla Stanów Zjednoczonych jest ważniejsze utrzymanie waluty dolara amerykańskiego jako hegemona, a nie zrobią tego inaczej, aniżeli po a poprzez wygraną wojnę na Ukrainę. Na Ukrainie, wiadomo, bo sytuacja na Ukrainie to jest sytuacja, która ma zdetronizować dolara, bo jakby Ruski wygrały na Ukrainie, no to wzięłyby Ukrainę, a potem próbowałyby wziąć Litwę, Łotwę i Estonię, prawda? Teraz już raczej Litwy, Łotwy jest Estonii nie wezmą. Nawet gdyby wygrali na Ukrainie, to Litwy, Łotwy nie wezmą. Ze względu na to, że Finlandia jest w NATO. Tak, więc moim zdaniem Ruski ani, ani, ani nie, nie zaatakują już Litwy, Łotwy jest Estonii, bo Finlandia jest w NATO. Oczywiście yy, druga sprawa... Dla, dla Turków i wielu dla Turków na przykład jeszcze do wytrzymania jest, że, żeby Rosjanie na przykład zagarnęli Donbas, tam yy, Ługańsk, i żeby zostali na tym Krymie, ale myślę, że dla Turków już za dużo by było, gdyby na przykład zajęli Ukrainę dalej aniżeli Kijów, lub też do Kijowa, do Dniepru, prawda? Myślę, że dla Turków już nawet Turcy, już nawet Turcy. No bo Turcy to tak udają swoją narracją, że to tylko jest tam a walka o ten Donbas i Ługańsk, prawda? Tur Mi się tak wydaje, że Turcy mówią, dobra, póki nie zajęliście Kijowa, to się nie wcinamy. Ale jak zajmiecie ten Ługański Donbas, to jest nam na rękę, bo Ukraina osłabiona, wy osłabieni, będziecie się tam bić wiecznie o to, tak? Ale dla Turków na przykład już by było za dużo, żeby weszli do Kijowa. No to wtedy Ukraina by była za słaba i Ruski mogłyby się zająć Turkami, prawda? Turkami. Dlatego, że Litwinami, Łotyszami, Estończykami raczej się nie będą chcieli zająć, bo jest za, za długi, za wielki opór NATO. Za wielki opór NATO. Finlandią już też się nie będą chcieli zająć, bo Finlandia jest NATO. A wiadomo, Polska jest za duża i za silna, prawda? No, jest za duża i za silna po prostu. N nie idziesz, nie atakujesz Wielkiego Niedźwiedzia, Wielkiego Dzika, Wielkiego Polskiego Dzika, tylko sobie idziesz na Małą Litwę, Łotwę, Estonię, a wcześniej może na Finlandię. Tylko, że teraz Finlandia jest w NATO i też jest dosyć duża, prawda? Chociaż małą ludności, tak? Ale. I... I rzecz jest w tym, że gdyby Ukraina przegrała, no to wtedy by mogła być detronizacja bardzo łatwa dolara amerykańskiego bo Ukraińcy trzymają dolary amerykańskie tra ta, ta. Ukraina jest proamerykańska i wtedy to by było domino nie Potem by była Litwa Łotwa Estonia, ale już Litwy Łotwy Estonia raczej nie będzie, tak mi się wydaje. Finlandia weszła do NATO i co ale 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 za to pojawił się nowy punkt dlatego że Turcy dlatego Rosja może walczyć ba, rozpocząć konflikt raczej z, z Turkami Dlatego, że tą Ukrainę ewentualnie zostawi, zagadał ten Ługańsk, Donieck i Krym, bo ja nie wierzę, że już mi się nie chce wierzyć. Znaczy, nie, nie widzę tego, żeby Ukraina, oczywiście, życzę Ukraińcom i tak dalej, żeby odzyskali swoje ziemie w ogóle, żeby Ruski zrobiły wypad z Krymu, z Ługańska i Doniecka, ale mi się to po prostu nie wydaje, że oni są w stanie to odzyskać. Mi się to nie wydaje. I wtedy Rosja będzie się łupać z Turcją. Dlatego ewentualnie, że Turcja, no bo jak będą się łupać z Turcją, no to co? Turcy byli obojętni wobec Ukraińców, prawda? Teoretycznie. Teoretycznie, znaczy, nie byli obojętni, wspierali te, właściwie Ukraińców, tak, ale nie wspierali tak jak reszta NATO, tak? Więc, więc będzie mniej, mniejsze parcie na to, żeby pomagać Turkom. Oczywiście, będziemy pomagać Turkom, bo są w NATO i jest zobowiązanie, tak? Ale będzie mieliście parcie ze względu na to, że Turcja nie chciała pomagać tak Ukrainie, prawda? W ten sposób tak będzie, mi się, mi się wydaje. I, I o to chodzi, że dopóty, dopóki Ukraina nie zostanie zdobyta, no bo jakby Ukraina została zdobyta przez Rusków, no to, to zaczęłaby się taka już masakryczna detronizacja dolara amerykańskiego. Moim zdaniem. Chyba, że Rosjanie by się ugadali z Amerykanami. Bo to tak nie jest, że Rosjanie zaraz chcą detronizacji dolara, bo oni mogliby się umówić za coś, prawda? Na przykład zdobyliby Ukrainę i by stwierdzili że Finlandia nie wchodzi do NATO, Litwa, Łotwa, Estonia, nie wiem, tam wprowadza język ruski jako drugi urzędowy, a Spo Polska nie wiem, się, nie wiem, e, nie co, co niby tam wymyślili, nie demilitaryzuje, czy tam coś, prawda? No i to by było wtedy koniec, no bo by byśmy nie widzieli w dolarze amerykańskim żadnego, żadnego oparcia. No to po to nam nie dość, że szmata inflacyjna to jeszcze nam nie pomogła, wiecie. W ogóle to, tak jak mówią republikanie o, o, że nie pomagać Ukrainie i tak dalej, że, że, że Amerykanie muszą 50 miliardów dolarów Amerykanie, y, wysłać po połowę w kredytach, prawda? Y, no, no ale ludzie, ja mówię teraz do republikanów, ludzie to jest walka o waszego dolara amerykańskiego. To jest walka o wasze pieniądze, prawda? Walka o to, żebyście mieli walutę numer jeden, tak? No bo jak Ruski by wygrały na Ukrainie, to po co Europa Środkowa miałaby szukać w ogóle w dolarze amerykańskiego, w amerykańskim jakiegokolwiek oparcia? Ukraina w ogóle by już nie miała co szukać, bo już by nie była... W w waszej sferze, prawda? I tak, dalej, i, tak dalej, I 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 tak dalej. A popatrzcie, co w ogóle robią Francuzi, tak? Z Chinami się dogadują, no nie? Tak więc mi, mi się wydaje, że najbardziej prawdopodobne jest, że dolar amerykański be, do utrzymania swojej hegemonii będzie musiał mieć wysokie oprocentowanie, a jak uważają, ich. Ekonomiści i matematycy, że lepiej będzie obniżyć wartość dolara, żeby spadł do 2 złotych, teoretycznie, prawda? Jeżeli my nie będziemy niszczyć swojej waluty i do innych walut, prawda? To będzie oznaczać, że wtedy dolar że złotą będzie mogło kosztować 4000 dolarów, 5000 dolarów. Będzie panika. Tylko, że wtedy może być tak, że Stany Zjednoczone Eee, nie będą miały już tego pierwszego miejsca, bo dolar będzie za słaby, żeby wrócić, bo są takie hegemony jak Indie, Chiny i sorry, Batory, ale to nie wyjdzie, prawda? Chyba że Stany Zjednoczone chcą stać się znowu producentem, prawda, u siebie w kraju, chyba że chcą produkować, bo jak dolar spadnie do 2 zł, no to będziemy mogli kupować dużo od Amerykanów. Ludzie będą kupować, nie wiem, broń, prawda, yy, nawet yy, będą mogli zaciągać kredyty, bo, ta, znaczy nie, jak jest tani dolar, to, to, to nie zaciągać kredytów, prawda, ale będą oddawać im w kredytach walutę swoją, prawda, nadpłacać, prawda, yy, będą kupować serwisy, bo ja na przykład pokazywałem wiele serwisów w Stanach Zjednoczonych, bo są za drogie już po prostu, sorry, lubiłem ich, ale skasowałem serwisy w Stanach Zjednoczonych, bo były za drogie. Tak więc mamy wybór, trzeba patrzeć co robią Stany Zjednoczone, prawda? Bo jak Stany Zjednoczone zaczną obniżać oprocentowanie, no to to złoto wywali na pewno, prawda? Złoto wywali na pewno. Tylko jest pytanie: jak mocno, jak mocno? Już nawet, szanowni Państwo, już z tym wysokim oprocentowaniem w Stanach Zjednoczonych polska złotówka mogłaby dzisiaj kosztować 3,20 3, za dolara amerykańskiego i myślę, że to wystarczy. I myślę, że to wystarczy. Myślę, że to wystarczy, prawda? Jeżeli, jeżeli się umocni, to złoto może bez żadnego problemu kosztować. Po tych umocnieniach walut jak złotówka tym bardziej z obniżeniem oprocentowania dolara amerykańskiego i powrotu wartości do roku 2015 lub 2012 może nawet złoto kosztować 4000 dolarów. Nawet 4000 dolarów bez żadnego problemu. Jeżeli zostanie odpowiednia panika przygotowana, a panika już jest przygotowana w Stanach Zjednoczonych, Amerykanie masowo kupują złoto, Amerykanie masowo złoto rekomendują, sprzedają, mówią o nim. Tak się dzieje obecnie w Stanach Zjednoczonych. Życzę miłego dnia, pozdrawiam. Do usłyszenia i zapraszam do subskrybowania kanału. Państwu zabierze to tylko sekundę, a mi naprawdę pomoże. Gdyby co druga osoba kliknęła, to będzie dzisiaj 5000 subskrypcji. Dziękuję, pozdrawiam.